Servus, mein Name Freude, mein lieber Freude. Cześć wszyscy przyjaciele kochani, którzy się interesują trochę piwem. Siema, fajny odcinek, nowy browar. Oczywiście muzyczkę sobie puścimy do tego. Fajno. Co to za browar? Jak wiecie, ulubiona to jest Bawaria. Oberbayer, czyli Górna Bawaria. Jedziemy tam do rejonu, gdzie jest Kamba, czyli browar Traunstein, taki najbardziej słynny tam browar z Nowej Fali. No ale z tym razem ten browar akurat to już ma kilkaset lat. Jak wiecie, to jest to browar klasztorny, kloster Brauerei Baumburg. Jak w tamtym średniowieczu, wiecie, wszystkie browary, większość browarów była na terenie klasztorów. Oczywiście tam braciszkowie sobie ważyli, dla wszystkich, dla siebie, dla pielgrzymów też, głównie dla siebie, na post. Mocne piwa, przede wszystkim mocne były, mocne piwa, by zabić głód. Można było wtedy jeść, nic pić, tylko się odżywiano mocnymi piwami, takim jak Bok. Ten browar oczywiście został sekularyzowany, czy cała posiadłość, cały majątek. Wszedł w prywatne ręce, tam już 220 lat już jest praktycznie w prywatnych rękach. Teraz będą ma jakaś tam rodzina, będą nowiska i tam ważą głównie klasyczne piwa. Właściwie poza tym jednym Bokiem, chociaż może to też jest klasyka taka czysta, no to wszystko to są 100% Boki. Dwa piwa wam przedstawiałem kiedyś z tego browaru Bambuku, był Heresy, eksport Heres i Heres, no ale to był w ramach Heresu taki odcinek. Teraz wam przedstawię w trzech częściach, bo to są mocne piwa, się nad nim golił. Przedstawię wam 7 piw z tego browaru w trzech odcinkach. Głównie to będą Boki właśnie. Większość tych piw, które wam przedstawię, to będą Boki. Jasne, ciemne, pszeniczne i tak dalej. A jest mobila, będą. No to na tym odcinku. Ten odcinek poświęcimy sobie Heller Bokom, czyli jasnym Bokom. Zwykły Bok, Einfach Bok i Doppel Bok. Te dwa Boki wam się przedstawię. Co jeszcze o tym browarze powiem? Ciekawostka jest taka, że no, poza tym, że mają swoje zboża tylko wokół komina od rolników, wodę mają swoją, tą górską i głębinową, co jeszcze w miarę, no też mówiłem, bo plantacji też tych najbardziej znanych Kalebdał, prąd mają swój, mają swoją elektrownię wodną i mają próg wodny i tam swój prąd wodny, z tego biorą. No i co najciekawsze jest, że nie używają w ogóle chemii do czyszczenia instalacji ani zbiorników, tylko używając pary po prostu wodnej, czy tam wody 100 stopni. No w domyśle chyba bardziej para wodna też jest w sumie septyczna sama. Same 100 stopni nie jest takie idealnie septyczne, nie trzeba jednak temu sprawiać pomóc, więc przypuszczam, że to jest no para po prostu wodna i tym instalacje czyszczą zbiorniki i tam wszystkie pompy, jakieś no, całe urządzenia. Wszystkie Boki są leżakowane, z tego się chwalą, 3 miesiące, żaden Bok nie jest krócej leżakowany, to jest oczywista oczywistość, nie? Pierwszy może ten stół po to jest to zwykły Bok, zwykły jasny Bok, Heller Bok, 6,8 alkoholu, 16,8 vanilla, ale ciekawostka jest taka w stosunku do zwykłego Heller Boka, że zastosowano 5 mieli. To jest ambaras z tym, że browar nie chce podać jakie. Bo domyślę, trzeba się tutaj, ja będę tak określił, na pewno będą Heller Towery, wszystkie, ewentualnie jakieś tam Pressbrucker, Litefru i do tego jakieś z tych nowej fali od imion, czy od kamieni szlachetnych, tam szafir, jakieś coś takiego. Tak bym stawiał. Ściana w bokach, widzicie, nie jest duża, jest to prawidłowe.
Kolor jest przepiękny, złocisty. No, zapachu tutaj nie będzie się nam dużo działo, ale smaku nam się dużo dzieje. Oprócz tych doliczkowych mieli takich typowych, przecież boku się tak mocno nie chmieli, te rzędy 20 paru maksymalnie przyjmu, to tu przebijałem się właśnie te nowe fala. Tak myślałem. To jest opachu jest. Głównie smaku, czyli to nowa fala. Cytrusy, owoce, jasne owoce, cytrusy, ciemne owoce. Taka słodkość też, gdzieś arbuz, jakiś tam melon, daleko. No ale głównie to będą cytrusowe owoce. Cytryny, pomarańcze, limonki, no wszystko, grejpfruty, wszystko co się z tym wiąże. Słodowość jest dosyć duża, no bo to jest bok, to jest chyba najbardziej słodowe takie piwo do fermentacji. Portery są mniej słodowe niż boki, boki są bardziej, ale to nie jest ulew, nie? No bo nie myślcie, że to są ulewy. Ci, co znają boki, piją boki, no to wiedzą o co chodzi. Ta równowaga alkoholu, goryczki i słodowości i ciała musi być idealnie wgrana. Jeżeli któraś z tych trzech rzeczy no przewyższa w ogóle pozostałe dwie, no to taki bok się uważa za eksperymentalny lub nieudany, nie? Można tak powiedzieć, dyplomatycznie. Pamiętajcie, że boki nie można pić zimne. Im jest bok cieplejszy, tym więcej nam do tych różnych aromatów, smaków, zapachów niż taki typowy lagerowy. Mimo, że to jest dolna fermentacja, że piwo się lageruje, ale pełnie takich doznań smakowych, no to jest powyżej 10 stopni na pewno. No te 12-14 stopni, jak gdzieś tak powiedział. 10-12, no tak to by było idealnie. Alkoholu nie czuję, naprawdę 6-8 jest tam może ogrzewający alkohol, bo czuć na żołądku. Ale w smaku tego nie czuć. W smaku jest głównie, powiem, że goryczka jest nawet ta cytrusowa goryczka. Szkoda, że nie podali, no ale tak, co zrobicie, no nie zaszczelę i nie. Ja bym mi podał, przypuszczam, to bym nie musiał zaszczelić piwowarnie, no. Niektórzy są tacy piwowarzy, że strzegą tych swoich tajemnic, no strasznie, nie? Już nie wiem po co, no. To nie są aż jakieś kosmiczne technologie, tylko po prostu chmiele, które są, rosną tam w Bawarii. Czy oktawy, czy nie oktawy, czy tam jakiegoś tam opala, czy szmaragda więcej, czy Brookera mniej, no to ta różnica aż takich nie będzie, wiesz, czyli w takich bokach to można eksperymentować dosyć dużo, żeby nie przesadzić, nie? Można zrobić właśnie taki nowofalowy bok, jak ten, taki troszkę ponad tradycję, dodać tych mieli nowocześniejszych i ten bok będzie taki, no, bardziej młodzieżowy, o, tak bym powiedział. Drugie piwko, Traudi. Te mocne piwa oni też nazywają Opinion damskich. To jest od Traudi. Nawet jest taka dziewczyna ładna. No nie wiem, czy ładna, no ale fajna. To taka kształtna, przynajmniej nie jest kurwa. Co to jest? Chyba jest to jasny Doppelbock. 8 alkohol, 18 zasypu. Czyli taki już podwójny. Kuby podają też mielów, no ale tu się zaraz domyślimy. To będzie Hemsbrucker, czy o, coś nam tutaj wylatuje. Musiał być trzęśnięty. No nie szkodzi. Tego szczerze. Albo jeszcze nie dogazował. Czy one są pasteryzowane? Tego wam powiem, nie wiem. Ale nie piszę nic, żeby to było pasteryzowane. Mogą być po prostu mikrofiltrowane. Nie tylko.
deskarę, jasny doppel dop, podwójny dop. Tu zapachu też nam nie będzie się nic działo specjalnego. No ale są tam dalekie echa słodowości, bardzo dalekie echa mielowości, ale to tam w boku tego raczej no, nie jest to cecha boka. No, tutaj ciało jest fajniejsze, piwo jest słodsze zdecydowanie, ale to się wiąże z tym, że raz, że jest większy balik, a dwa, jest mniejsza chmielowość. Tu będzie gdzieś 25 imbu, tu będzie około 30 imbu, może więcej nie będzie. Chyba nie podaje, no niestety. Za te piwa. Oczywiście oni dostają medale na tej klasycznej tam European Beer Star. Mają brązę, srebrę, złota. Chcę tam zobaczyć, czy na stronie można. No piwa są wybitne. Tego co wie, ten browar właśnie większość tych piw to są boki. No, oni się chyba specjalizują w bokach. Tak sobie przyjęli, że tam wokół komina widocznie ludzie lubią boki. To jest to bawarski, w tym w sumie też, no jako tako. Lubiany na Bawarii bardzo. Z tym, że nie jest pijany na co dzień, nie? Pamiętacie, że boki się pije głównie na zimę i na ostre święta. Czyli te wielkanocne. Wielkanocne boki są też właśnie hele, takie helery. Tam głównie przypada taki okres picia boków, nie? W lato no na przykład boków nie piję, no bo to byśmy mieli już ugotowani byli wszyscy. To na taki okres właśnie do świąt wielkanocnych się pije generalnie boków. Co w tym piwie czuć? Teraz troszkę trzeba ogrzać, że on wtedy wychodzą te dodatkowe zapachy, smaki. Taki zwykły lagerze, który pijemy tam 6-8 stopni, no tam żadnych subtelności nam nigdy nie doświadczymy. A z takim piwem właśnie tego typu już gęstszy, którym musimy podgrzać te piwo, no przynajmniej te kilkanaście stopni, żeby było, wtedy mamy jakiś tam większy wachlarz tych doznań. No tak, jak tu będzie na pewno żadny Herzbrucker, żaden taki zwykły szpalter po prostu dodany nawet nie na Whirlpoola, tylko gdzieś w środku gotowania, żeby tylko zrównoważyć tą goryczkę, bo ona jest sztuczną goryczką. Nawet taka piecząca ta goryczka, no to nie zwala oczywiście, nie w złym znaczeniu piecząca, taka piekąca, przepraszam, piekąca, ale bardzo lekko, nie? Na ramię cała budowa tego piwa to jest słodowość, lekki alkohol i ta goryczka. I to wszystko razem daje nam piwko do naprawdę słuchania sobie. Gdybyśmy to wypili pół litra czy w maszy, no to już by było to herezja, nie? Nie byłoby to pożądane. Takie piwa się powinno pić 0,3, no i to jest to prawda objawiona i zawsze będę się też tego trzymał, że mocne piwa się nie pije w dużych butelkach. Nie mam szkielka niestety z tego browaru. Robert nie chce dać na razie. Coś tam do boka chyba nie miał. Zobaczył dla garu, no ale nie wszystko. Mam tylko dekle. Chyba nie mam. Może kiedyś będę miał. Marzenia się spełniają czasami. No takie no, logo browaru nie jest specjalnie piękne, no to jest ten zamek, wejdźcie sobie tam na stronę tego Kloster Brauera i Bambuk. Ładny taki starodawny, typowo bawarski, z takimi kopułami jest ten klasztor, cały zamek. To jest też taka no, duża ta posiadłość, można to zwiedzać. O ładną okolicę to jest, w ogóle tam wybrać się do tego całego powiatu Braunstein, no to was bo gorąco namawiam, będzie już trochę ciepło, wsiąść samochód. Tam jest, od nas jest 800 km przez Czechy, by sobie pozwiedzać tam naprawdę. Tam można by no, zwiedzać przez cały rok, ja uważam.
miał 7 baniek, bym wygrał, kupiłbym sobie taki kamper, pojechałbym sobie całą Bawarię zwiedzić, tak może 3 lata by mi to zeszło, zwiedzić sobie te 600 browarów, tak nie? To by było coś, taki mykny, kamperem przez Bawarię. Oczywiście w kupę kasy jeszcze, nie? Bo to wszystko kosztuje. Ale piwa są wybitne, jak na jasne boki, to są wzorce, no. Dużo wam boków nie, za bardzo nie przedstawiałem w sumie do tej pory, z tego co tak pamiętam. Były boki oczywiście, ale nie aż tyle, nie? Przecież się bardziej właśnie ku tym mocniejszym piwom też jakby zwrócić, bo nie zawsze, wiecie, mam taki przegląd piw aktualnie, który bym chciał. Chciał zrobić tak, jak i mam ja zamysł, bo to by musieli mi browary przywozić bezpośrednio do mnie albo kupownie. Mam tam swój zamysł, powiedzmy, odcinków, a piwa nie mam takie, jakie bym wszystkie chciał. Muszę to tak zlepiać i kombinować i projektować te odcinki, żebyście mieli coś ciekawego. Nie? Ten browar jest dosyć fajny. Bardzo się cieszę, że te piwa są w Katowicach. Można kupić spokojnie. Nie są tanie może, ale to bardzo dobre. Zobaczcie. Zostawiam na koniec dwa takie ważne piwa. Kolor taki sam. Zobaczcie, jaki jasny słód musiał być w zasypie. No. Dzisiejszy odcinek dla mnie wygrywa ten sztort bok, czyli ten bok wszystkich miarów, fajna etykieta robiona. No przez to, że właśnie takie nowocześniejsze trochę podejście, nie? Przypuszczam, że 100 lat temu takich piw nie robiono, czy nawet 50, no nie było tyle chmieli w Bawarii, nie? Bo 4 chmiele właściwie, 5 tam było takich podstawowych, nie? I teraz ich jest 50 już w Bawarii hodowanych, naprawdę jest dużo już. One się tam dosyć tak rozwinęły i wchłonęły amerykańskie smaki, angielskie, różne słoweńskie, czeskie. Jest to teraz takie wszystko fajnie pomieszane, że nie jest ta Bawaria tak od strony piwowarskiej takim ześciankiem, nie? No, patrzy Kamba, nie? No, to chyba najbardziej odlotowy browar, jaki znam w ogóle w Niemczech, a i w Europie chyba. No, żaden chyba browar w Europie nie robi tyle piw rodzajów. No może poza browarem na P, Polski, no ale to wyrosło z domowego piwowarstwa, browar na P, a tamto wyrosło z tradycji kilkusetletniej, nie? Jest troszkę inaczej. No ale nie ma co narzekać, jest dobrze, piw jest dużo jeszcze do wypicia. Chociaż tak jak mówiłem, ostatnio mi jedna hurtownia z Bawarii odmówiła przesyłania piw, nie wiem dlaczego, z jakichś względów, nie chcą powiedzieć, piszę ciągle do nich maile. Nawet osobiście tam znam tego gościa, no ale nie chcą mi szczegółowo powiedzieć dlaczego. No po prostu nie, bo nie jakiś tam. Chyba przypuszczam, że koszty transportu przewyższają koszty tego piwa. Jeśli kopli kapnęli, że słuchaj Marek, nie będę ci wysyłać piwa za 25 euro, a jak przesyłka kosztuje 25 euro, nie? No to już zaczyna być trochę. Tym bardziej, że w Niemcach kosztuje przesyłka 8 euro, paczki takiej. Kilkanaście piw, a jak weźmiesz tam kilkadziesiąt, to masz w ogóle Niemca gratis, nie? Przesyłkę. Na 8 euro dla Niemca, a 25 euro dla Polaka, no to wiecie, jest różnica, nie? Była, jest i zawsze będzie ta różnica. Na koniec polecam wam ten browar. Bardzo dobre boki, klasyczne boki, jeżeli chcecie uważać sami takie boki, no to pamiętajcie, nie jest to łatwe zrobić 18 balinga przy takim kolorze, no to jest sztuka. Zaczynamy mieć bardzo jasny skór. Dobra, trzymajcie się. Fit. Bardzo dobre, superowe piwko. No. Tak smakuje, tak smakować powinny boki. To cześć, na razie.